wiemy, bo ktoś jest później, to będzie wystawa później, trudno, tak. A więc witam wszystkich bardzo serdecznie na wystawie, która towarzyszy 27. edycji Pleneru Malarskiego Impresji Mikołowskiej. Tradycją było zawsze, że w trakcie trwania pleneru odbywała się wystawa indywidualna jednego z uczestników. W tym roku postanowiliśmy trochę zmienić zasady i dzisiaj swoje prace pokazują doktorzy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, a są to, przeczytam, po prostu nazwiska są takie, że ciężko ich zapamiętać. Pani Joanna Zdzienicka, której dzisiaj nie ma z nami, pan Aleksander Kozera, Paweł Szajmel i Krzysztof Rzeźniczyk. Myślę, że o samej wystawie, która nosi nazwę Okruchy Czasu oraz o bohaterach dzisiejszego popołudnia dowiemy się za chwilę od pani dr Judyty Bernasz, prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i kuratora dzisiejszej wystawy. Ja chciałam jeszcze wcześniej poprosić tegoroczną komisarz Pleneru Malarskiego o przedstawienie artystów 27. Impresji Mikołowskich. Przypomnę, że tegoroczna edycja nosi nazwę Czas Przestrzeni Śląska. Pani Barbara Gorlak, pani Barbara Kasperczyk-Gorlak, komisarz tegorocznego pleneru, przedstawi nam tegoroczny artystów. Witam serdecznie wszystkich władzy, artystów, publiczność. Ja również posłużę się listą, żeby nikogo nie zapomnieć. Więc tak może po kolei. Z Gdańska przyjechał do nas pan Roman Dalewski. Mamy również przedstawicielkę Arboretum w Bole Straszycach. To jest piękny artystyczny ogród botaniczny. Panią Elżbietę Piórecką. Mamy też przedstawicielkę Fundacji Wspólnoty Gdańskiej z Gdańska Oliwy, panią Iwonę Jurkiewicz. Z Gdańska przyjechał do nas również pan Zbigniew Godla. A z Danii pan Zbigniew Kosmala. Naszą przedstawicielką jest pani Agnieszka Czyżewska. Z Łodzi przyjechał pan Marek Sak. Przedstawicielem Mikołowa jest również pan Krzysztof Rzeźniczek. Pani Ewa Zawadzka z Sosnowca. Pan Mirosław Pawłowski z Poznania. Pan Henryk Orzuk z Krakowa. Pani Magdalena Uchman z Rzeszowa. I z Brna pani Andrea Uwacikowa. Przedstawiam również panią Judytę Bernaś, która jest kuratorem tej wystawy, jak już mówiliśmy, i myślę, zaprezentowania państwu niewielkiego wycinka Wydziału Artystycznego Katedry Malarstwa i Katedry Internetu i Scenografii. Te prace, które państwo tutaj zobaczycie za chwilę, bo część już widzicie, to są prace czterech młodych artystów katowickich. Każdy z nich opowiada o czymś innym, każdy przez swoje doświadczenia i artystyczne, i życiowe opowiada o czasie, o okruchach czasu. Są to prace bardzo różne, wszystkie są związane z medium z malarskim, ale również pojawiają się inne prace, pojawiają się rysunki oraz instalacje, obiekty.
pracę. Ja nie chcę za dużo wchodzić w szczegóły, bo o tych szczegółach sami artyści mogą opowiedzieć i za chwilkę poproszę, żeby każdy z nich powiedział parę słów o tych pracach. Prace właściwie są bardzo otwarte, to znaczy interpretacja dzieła oczywiście należy po stronie artysty, autora, ale również należy do Państwa jako odbiorców. I tak jak Państwo będziecie je odbierać i odczuwać, to jest właściwie to, o co nam wszystkim artystom chodzi. Więc tak jak już tutaj Pani Dyrektor wspomniała, Pani Joanny Zdzienickiej, której prace są w tamtej sali na końcu, nie ma, jest dzisiaj z nami obecna, ale jest Pan Doktor Paweł Szejber, którego zapraszam. Mój cykl głównie polegał na dokumentowaniu pewnego rodzaju niepowodzeń ogrodniczych. Jestem takim ogrodnikiem, amatorem, który sporo eksperymentuje z roślinami. I w trakcie tego tworzyłem jakby ten cykl obrazów i on jest dokumentacją tych takich moich niepowodzeń, najczęściej właśnie w momencie, kiedy usychały mi te rośliny, to był pretekst do udokumentowania to w formie malarstwa, ponieważ dla mnie malarstwo jest taką formą przede wszystkim obserwacji. Moja pracownia znajduje się w ogrodzie i to jest jakby trochę podsumowanie tego cyklu. Ja się co prawda nie przygotowałem, ale jeśli miałbym o moich pracach opowiadać w kontekście czasu, to jest to czas zatrzymany. One opowiadają o tym momencie, gdy czas się dla wielu ludzi zatrzymuje, gdy zasypiają, gdy miasto pustoszeje i żyje jakby swoim życiem. Ja zajmowałem się pejzażami przez kilka lat i to były pejzaże zawsze, które opowiadały o tym momencie, kiedy zima ustępuje i świat spod jej objęć, taki stłamszony, zmęczony, zaczyna być widoczny. Parę lat pracy w tym temacie, a równocześnie tęsknota za tym, żeby opowiadać o ludziach. Równocześnie jestem zaangażowany w wytwarzanie i konserwowanie witraży i cały czas sobie zastanawiałem i zadawałem pytanie, w jaki sposób to zajęcie mogłoby posiłkować malarstwo. W pewnym momencie zacząłem eksperymentować w tym kierunku. Pierwszym obrazem cyklu, który robiłem dzisiaj, był właśnie ten z dziećmi i właśnie zajmuje się kombinacją między tym światem pejzażu i światem różnych religijnych wydarzeń, które mają miejsce w moim otoczeniu, a język jest inspirowany bezpośrednio moimi obserwacjami w przyrodzie. Przyrodę tutaj określam jako obiekty, w których pracuję, które znam. Bo to są dla mnie książki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja tylko wspomnę, że to są młodzi artyści, którzy mają wiele sukcesów na swoim koncie. Są pedagogami na uczelni, ale każdy z nich właśnie ma swoje własne zainteresowania, które wdraża w swoją sztukę. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za umożliwienie tutaj prezentacji prac. Pani Komisarz jeszcze raz za współpracę i na ręce Pani Dyrektor przekazuję właśnie
podziękowania dla całej kadry Domu Kultury, który pomógł przy organizacji. Dziękuję, przekażę oczywiście. Ale chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że temu zajęciu towarzyszą również konferencje. Takie konferencje odbyły się we wtorek, w środę i w czwartek. I jeżeli Państwo mają ochotę, to bardzo zapraszam w najbliższy poniedziałek na godzinę 16, kiedy właśnie nastąpi jakby prezentacja Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest to promocja Akademii i Szkoły, która tak naprawdę jest po sąsiedzku i myślę, że warto zapoznać się po prostu z tą uczelnią i z całą bogatą ofertą, którą oferuje. No i autoprezentację jeszcze Pani Prezydenta. Oczywiście. Także serdecznie zapraszam. Chcieliśmy również powitać twórcę imprezy mikołowskiej, bez którego na pewno by nas dzisiaj tutaj nie było, pana Gerarda Piczka, który... edycji i wielkie brawa dla niego, bo to kawał dobrej roboty. Jeszcze raz wielkie brawa. No, na koniec chciałam, bo zastanawiałam się, no kwiatki kwiatkami, ale stwierdziłam, że coś oryginalnego Miejski Dom Kultury postanowił wymyśleć i w jaki sposób, może nie nagrodzić, ale wręczyć Państwu takie małe podarunki, które mam nadzieję, że będą przypominały o tym miejscu, w którym się znajdujemy. Że będziecie nas wspominać, mówię o tutaj uczestnikach i impresji, ale również Państwu bliżej tutaj Katowice miło i że będziecie do nas wracać. Mam nadzieję, że to początek pracy, że powstanie wiele na przykład wystaw indywidualnych w przyszłości, do których serdecznie oczywiście zapraszam. A ja mam takie małe, małe prezenty. Zacznijmy może tutaj właśnie od dzisiejszej szpicce, tak? Są to takie ceramiczne drobiazki, Miejski Dom Kultury w Mikołowie. To nie jest nasza kamienica, ale tak mogłaby wyglądać. Są to prace rękodzieła artystyczne wykonane w warsztatach terapii zajęciowej. Tutaj zresztą jest pani Gabrysia, która udostępniła. Jeszcze przekażę się, jeśli proszę. Pierwszy uczestnik, to już chcecie to jest proszę bardzo. Super. Dobrze, dobrze. No bo z tyłu to tak stoją, to tak właśnie się wmija. Proszę bardzo. A są jeszcze uczestnicy. No proszę, proszę, nie mam. Jest też gorąca prośba, bo myślę, że tradycją jest, żeby zrobić sobie wspólne zdjęcie. Myślę, że to jest dobry moment. Otwieramy, ale zapraszamy oczywiście do obejrzenia wystawy i proszę się nie rozchodzić, tylko potem zapozować nam na fasadzie Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Dziękuję, otwieramy.